Jestem twój pet simulator, to kasa wyciągana. Siemaneczko widzowie, witam was w dzisiejszym odcineczku z Pet Simulatora 99 i mamy nowy update. Oczywiście robiliśmy wczoraj sobie live'a z tego update'u. No i powiem wam, że no szału nie ma, przejdźmy sobie po tych krainkach. Questy całkiem łatwe, co się stało, gdzie mnie wywaliło. Questy całkiem łatwe, także całkiem szybko odblokowałem te krainki. Mamy bardzo drogi upgrade na laka, gdzie on tutaj był, wy już pewnie o tym wiecie, ale no 15 milionów za upgrade na laka, gdzie nam to da z 1% albo 2% albo nawet 0,5%, nie wiem ile te laki dają, bo już nie pamiętam. Podoba mi się ta maszynka, bo lubię sobie to pokupować po razy 10, razy 15. Ta jajko jest dla mnie całkowitym skamem, ale dzięki widzowi, Gaspowi właśnie, odkryłem sposób, dzięki któremu w 5 minut zrobiłem Rainbow Masked Foxa, który jest warty 14,3 miliona, także no OP, muszę wam powiedzieć, że no patrzcie jak z tym Mask Foxem niszczą moje pety tutaj to wszystko, także no jest mocno, nie? Klucze, mam 21 kluczy, więc całkiem dosyć dużo i dla klanowiczów moich, co to oglądają, kto najwięcej punktów będzie miał na koniec eventu, dostanie jakąś losową ode mnie nagrodę. Myślę, że całkiem fajną, to się dowiecie potem, ale otwórzmy sobie jakąś skrzynkę. Lipa, no. Z 6 kluczy otwórzmy. O, coś różowe. O Boże, mi da stacz. No to dajcie chociaż charma, no nie musi być huge, no. Ej, no ta skrzynka, albo deska byłaby fajna. No i co? Lipa, albo Hacker Key Hunter? O, to by było mocne. Kolejny kluczyk, muszelki nie poleciały z tego, muszelki tam poleciały. Fajnie, że muszelki dropią, to mi się podoba. Bo można dwie rzeczy naraz farmić. Szkoda, że więzienne klucze nie dropią. Który to był klucz? To był chyba 6 klucz. A nawet więcej otworzę. Dobra, to jeszcze 3. Bo fajnie się otwiera. Szkoda, że nic nie leci, albo royalty, o. Wbiłem w ogóle sobie 17 rangę, więc coraz bliżej 20 i kolejnego slota na enchanty. No ale lipa. Ja nie wiem co leci mi z tej skrzynki, bo tyle pety moje farmy mi temów. To chyba ze skrzynki powiedział, no lipa, lipa. Teraz dzięki tym petom strasznie szybko się farmi te questy. Laka ja sobie na razie nie będę kupował. W ogóle posprzedawałem wczoraj te pety, zarobiłem około 100 milionów łącznie, kupiłem sobie dwa nowe huge. Już coraz bliżej całego teamku jestem. Ale chodźmy sobie na Voida. Także całkiem spoko. Ale ja sobie jeszcze pootwieram zaraz te pety. Tylko pokażę wam oczywiście ten sposób. Wchodzimy sobie tutaj do superkomputera, do Fuse maszynki i Hacked Rainbow komputery. Ustawiamy, tak celujemy, musimy trafić. O, na 45. Klikamy OK i dostałem Hacked Skeletona. I cały czas te komputerki tylko przerabiamy. Tylko trzeba na te 45 wycelować, a ja mam tak dużo tych komputerów, że mam problem. No, o, miałem, dobra. No i okej. Znowu Hacked Skeleton. No niech się trafi coś fajnego. 45. Patrzcie, teraz mam pecha. Ale trafiłem tego Mask Owla, na pewno z tego nie kupiłem. Nawet Rainbow lecą te Hacked Skeletony i złote. Dobra, ja poprzerabiam i w końcu trafię tutaj tego peta. O, i mamy już Rainbow Hacked Skeletona, który jest warty milion, ma 11 trylionów siły, więc elegancko. Więc poza tym, że tamto jajko jest skamem, że ma 100% na te Hacked komputery, ale reszta jest spoko, bo można trafić no naprawdę dobrego peta. Tylko trzeba trochę pofisować. Ja chyba miałem farta, że trafiłem tego Owla tak szybko, bo chyba po 5 albo 6 próbach trafiłem. Jakoś tak, bo no nie, miałem 45. O, teraz poleciał złoty Hacked Skeleton, więc też spoko. No ale chcę trafić chociaż zwykłego tego Mask Owla, żeby wam pokazać, no. Ale nie chcę iść. O, właśnie minęło kilka sekund i trafiłem Mask Owla, więc no opłaca się bardzo przerabiać te pety, bo naprawdę możecie trafić albo tego Rainbow, albo tutaj, no to już fajny zarobek jest. No tu mam 2 miliony, a w tych petach już mam tutaj 4 miliony, a nawet z tym to mam prawie 20, także no opłaca przerabiać. Taki protip dla was, róbcie póki to nie zmienią. Pytanie, czy w ogóle zmienią. I w ogóle na drugim kanale wleciała fajna nutka, którą zrobiłem z pomocą AI, także elegancko. Wpadnijcie sobie, link macie w opisie i w przypiętym komentarzu. I w ogóle, czy dodali jakieś te shiny reliki? Chyba nie, bo nie pisało nic w update, więc chyba nie ma shiny relików, z tego co wiem. No i za każdym razem je tu pod mapę wpycha. Ale jak sobie tutaj latałem, to nie widziałem shiny relików. Jak ktoś z was widział shiny reliki,
to napiszcie, ale tu nic nie ma w update'cie. W ogóle dodali, że można mieć 8 level klanu, więc będziemy się na to zbierać. Kosztuje 321 milionów 6 dopiero, co dopiero reszta. No ale idę sobie jeszcze przerobić te pety i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Dobra widzowie, przerobiłem sobie wszystkie pety i z petów, które tam miały wartość 2 milionów coś, jak wam pokazywałem, zrobiłem pety o wartości prawie 7 milionów, tutaj kolejne 1,5 to mamy 8,5 i tu mamy kolejne 7 złotych, to mamy 15 milionów, jeszcze 3 rainbow, to mamy 18 milionów łącznie. Z 2 milionów zrobiłem 18, czyli zrobiłem 9-krotność tego, co miałem na początku, także korzystajcie z tego i zapraszam was na nutkę na drugim kanale. Także dzięki za oglądanie i pa pa.